Marcin Bąk, witam Państwa. Dzisiaj gościem w naszym programie jest pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam widzów Telewizji Republika. Jak myślę o województwie małopolskim, to przed oczyma stają mi wspomnienia z jazdy w kierunku Tatr, czy też z jazdy do Krakowa. I to są zawsze trudne jazdy. Myślę, że dzisiaj nasza rozmowa będzie krążyła wokół kwestii komunikacyjnych, bo jakoś tam się do tego Krakowa dojeżdża, ale tuż przed wjazdem do Krakowa zaczynają się zawsze straszne, straszne korki. No i wiem, że województwo małopolskie stara się jakoś temu zaradzić. Jak wygląda sytuacja zmian wokół Krakowa, jeśli chodzi o komunikację? Panie redaktorze, dojazd do Krakowa od strony stolicy, czyli Warszawy, w przeważającej większości jest już bardzo dobry. Rzeczywiście nie wszystkie trasy są doprowadzone do samego Krakowa i tutaj są pewne utrudnienia, aczkolwiek ciągle oddawane są kolejne odcinki trasy szybkiego ruchu, więc do Krakowa będzie za niedługo łatwiej dojechać i w krótszym czasie. Natomiast z kolei między Krakowem, a tak jak pan powiedział, bo rozumiem, że pan miał na myśli przede wszystkim Podhale i Zakopane. Tak jest. No to tutaj trwają prace na szeroką skalę, jeżeli chodzi o popularną Zakopiankę. Ja myślę, że do 2023 roku będzie trasa szybkiego ruchu aż do Nowego Targu. Natomiast między Nowym Targiem a Zakopanem, czy raczej w pewnym sensie Rabką i Nowym Targiem, no będziemy starać się rozprowadzać ruch zarówno na kierunku Zakopanego przez Czarny Dunajec, jak również od strony Nowego Targu przez Poronin i tak dalej. Perspektywa, panie redaktorze, wydaje się dobra, bo na taką skalę jeszcze nie były prace prowadzone na tym kierunku. Myślę tutaj o Warszawa-Kraków-Podhale. Minister Adamczyk, minister infrastruktury w tym zakresie naprawdę czyni, można powiedzieć, wielkie rzeczy i oby to tempo nie zmalało. Trasa S7, trasa szybkiego ruchu S7, której kolejny odcinek został, czy pierwszy odcinek tak naprawdę na terenie Małopolski został oddany do użytku. Cóż to jest za trasa? Co ona zmieni, jeśli chodzi o komunikację? To jest trasa, znaczy ten odcinek został oddany pomiędzy węzłami Szczepanowice i Widoma. Rzeczywiście to ważne, bo w sumie to jest ponad 50 kilometrów, przepraszam, to jest ponad 13 kilometrów ważnej trasy. W otwarciu tego, w uruchomieniu tego odcinka brał udział nawet pan prezydent Andrzej Duda, co też dodało jakby ważności tego wydarzenia. No, wszystkiego na raz się nie da, na to są potrzebne też ogromne środki finansowe, ale tak jak powiedziałem, gdyby to tempo utrzymać, to ja myślę, że w perspektywie do 2023-2024 roku sytuacja naprawdę się powinna w sposób absolutnie poprawić. Czy są prowadzone już jakieś prace, jak tego rodzaju wzrost, rozrost tej sieci dróg szybkiego ruchu wpłynie na region? Bo na pewno można dostrzec jakieś pozytywne strony takich zmian. No, będzie się dużo szybciej, dużo sprawniej jeździło i w ramach komunikacji wewnętrznej w samym województwie małopolskim, no ale także z innych rejonów Polski, czy spoza granicy ludzie będą mogli szybciej docierać do wybranych miejsc, no chociażby południe województwa, południe Polski, Tatry, Sudety, rejon atrakcyjny turystycznie, na pewno będzie jeszcze bardziej dostępny, jeszcze bardziej atrakcyjny. Ale to na pewno ma też swoją drugą stronę. Budowa takich wielkich
inwestycji drogowych, to jest przecinanie jakichś naturalnych ciągów zwierząt, tak? Wchodzenie w pewne ekosystemy. Jak wyważyć te dwie sprawy, tak? Żeby nie niszczyć zbyt wiele no, pięknego województwa małopolskiego, bo przecież tu wciąż jeszcze jest zachowane dużo takiego, takiego starego krajobrazu, nienaruszonego przez, zanadto przez przemysł, przez industrializację, a jednocześnie no, usprawniać tą komunikację, żeby nam się wszystkim lepiej podróżowało. Panie redaktorze, to jest odwieczny problem tych wszystkich, którzy wyznaczają nowe szlaki komunikacyjne i je realizują. Wymagane są bardzo trudne decyzje środowiskowe, które chronią naturalne środowisko, naturalny krajobraz przed zbyt wielką interwencją. No ale to ciągle są takie wybory, jeżeli chcemy poprawiać sieć komunikacyjną, usprawniać komunikację, usprawniać dojazdy, rozwijać tą część naszego kraju, myślę tutaj o Małopolsce, no to te kompromisy trzeba ciągle zawierać, bo nie ma innego wyjścia. Gdyby popatrzeć na nowy szlak Zakopianki jako trasy szybkiego ruchu, to rzeczywiście interwencja w krajobraz jest duża, ale tak jest na całym świecie. To nie jest nasz problem, nasz wynalazek, tylko tak buduje się trasy szybkiego ruchu na całym świecie. My musimy wziąć pod uwagę to, że Małopolska, myślę tutaj szerzej, nawet południe naszego kraju, to bardzo atrakcyjne tereny turystyczne, ale nie tylko turystyczne. Tu jest szereg różnego rodzaju zabytków unikatowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, specjalnych obszarów chronionych. Myślę tutaj o obszarach przyrodniczych, więc musi być też dobrze zorganizowana komunikacja i dobrze zorganizowany dojazd. Lotnisko w Balicach spełnia swoją rolę. Oczywiście pandemia obniżyła ten ruch w sposób zasadniczy, ale on się powoli odbudowuje i to jest takie serce zamachowe rozwoju naszego regionu. Natomiast od lotniska oczywiście muszą być wyprowadzone szlaki już zarówno kolejowe, jak i komunikacji kołowej, żeby ułatwiać dojazd nie tylko do samego Krakowa, do Wieliczki, do Oświęcimia, ale również właśnie na Podhale do Tatr, w przepiękne Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy. Jest tutaj tych atrakcji bardzo, bardzo dużo na stosunkowo niewielkich obszarowo terenach. Więc czym lepiej będzie zorganizowana ta komunikacja, to będzie szybszy rozwój, a za szybszym rozwojem idą większe wpływy z CIT-u, z PIT-u, więc budowanie w większym stopniu procentowym PKB krajowego. Użył pan takiego świetnego określenia koło zamachowe województwa. No jednym z takich kół zamachowych jest na pewno stolica Kraków. Dawna stolica Polaków w ogóle. Też ciekawe miasto, jeśli chodzi o zabytki, więc atrakcja turystyczna, ale także jednak ośrodek przemysłowy również, o czym trzeba pamiętać. No i miasto, które nie doświadczyło takiej tragedii jak Warszawa. Ja ilekroć przyjeżdżam do Krakowa i patrzę na te uliczki, na ten ruch miejski, zdecydowanie wolniejszy, spokojniejszy niż w mojej ukochanej Warszawie, no to myślę sobie o tym, że to miasto trwa, rozwija się od początku, od tysiąca lat i ten cały układ miejski jest odzwierciedleniem czegoś, co miało miejsce 100 lat temu, 200 lat temu. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. No, ciężko poszerzyć uliczki, które budowane były wtedy, kiedy podstawowym środkiem komunikacji była dorożka czy wóz konny i nie było tych pojazdów zbyt wiele. I nie za dobrze podróżuje się, zwłaszcza jak ktoś nie zna Krakowa, samochodem po Krakowie. No, wszystkie duże miasta, stare miasta mają podobne problemy. Czy są jakieś pomysły, czy województwo może wesprzeć Kraków jakoś w tych jego problemach komunikacyjnych? No my możemy wesprzeć Kraków w tym zakresie, jakie są nasze kompetencje i nasze możliwości finansowe. Jest tak, że za układ komunikacyjny w samym Krakowie odpowiada
administracja samorządowa Krakowa z panem prezydentem na czele. My oczywiście współpracujemy i korzystając z różnego rodzaju funduszy europejskich w tym okresie 2014-2020 wspieramy różnego rodzaju inwestycje. Natomiast tutaj jest splot dróg krajowych i dróg miejskich i tu bardziej wszystko zależy od Ministerstwa Infrastruktury, który doprowadza ruch do Krakowa, a wewnątrz z kolei zależy to w dużym stopniu od polityki pana prezydenta i administracji samorządowej miasta Krakowa. My staramy się wszędzie interweniować tam, gdzie mamy możliwości i pozwala nam nasz zakres kompetencji. Przykładem jest chociażby połączenie lotniska w Balicach z centrum Krakowa i te drogi wojewódzkie, które dochodzą do do granicy miasta Krakowa. Jak to się mówiło i mówi, nie od razu Kraków zbudowano, więc tutaj też tych problemów jest dużo. Zresztą, panie redaktorze, bo wspomniał pan o tych wąskich uliczkach, mi od razu przypomniał się Rzym, bo tam to dopiero jest... O tak, no bo to jest jeszcze 1000 lat historii i czasy Imperium Romanum, które wcale nie od razu było imperium. Panie marszałku, jeszcze jedna sprawa drogi kolei żelaznej. Niektórzy twierdzą, że to jest w ogóle przyszłość komunikacji masowej, pojazdy szynowe, że będzie to alternatywa dla ruchu kołowego, zwłaszcza indywidualnego. Oddany został do odbioru pociąg, żebym nie przekręcił nazwy, PESA ELF 2 Kolei Małopolskich. Tutaj sam minister Adamczyk uczestniczył w tej uroczystości. Dlaczego to jest takie ważne? Co jest takiego w tym pociągu, że wiąże się z nim tak duże nadzieje? Znaczy, nie tylko ten pociąg, bo my w tym roku odbieramy 9 bardzo nowoczesnych składów firmy Newag, firma nowosądecka. Bardzo, bardzo piękne, wygodne do podróżowania pociągi osobowe. Zresztą nie tak dawno jeden z takich pociągów odbieraliśmy w Oświęcimiu. W sumie w tym roku odbierzemy najprawdopodobniej do końca roku w sumie 9. Wydajemy na to prawie 250 milionów złotych, ale Bogu dziękować, te środki finansowe zostają u nas w województwie, ponieważ przetarg na produkcję tych pociągów wygrała firma małopolska, firma Newag, która te pociągi produkuje w Nowym Sączu. My staramy się na miarę naszych możliwości uruchamiać te wszystkie linie, które nieopatrznie troszeczkę i wydaje mi się, że mało rozsądnie nasi poprzednicy z takim zapałem likwidowali. Z wielu różnych względów. Po pierwsze, że jest to wygodny środek komunikacji. Ci, którzy dojeżdżają do miejsca pracy, mają możliwość nawet popracować, nie trzymając kierownicy w rękach. Oczywiście jest inny wpływ na środowisko. My ciągle walczymy z zanieczyszczeniem powietrza, więc tutaj splatają się różne interesy, które przy okazji są osiągane. No, a poza tym, Jeżeli tylko jest możliwość dojazdu pociągiem do pracy w Krakowie, to musimy wiedzieć, że ten pociąg wjeżdża bezkolizyjnie do samego centrum. Natomiast każdy, kto podróżuje samochodem, to wie doskonale, że jeśli ma godzinę do jazdu do Rogatek Krakowa, to prawie że drugą godzinę by wypadało poświęcić na dojazd do centrum. I to jest duży problem, więc w sposób naturalny ludzie szukają lepszego rozwiązania, a tym lepszym rozwiązaniem jest komunikacja kolejowa i my staramy się ciągle to rozwijać i uruchamiać ciągle nowe trasy. Ale tak jak mówię, wszystko to zależy od możliwości finansowych, ponieważ my musimy patrzeć nie tylko na stronę wydatkową, ale również na stronę dochodową i na koniec roku musimy szukać bilansu w naszym budżecie. Panie marszałku, no cóż, pozostaje kibicować tym wszystkim inwestycjom w pięknej, starej Małopolsce. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich widzów w Telewizji Republika. Ja również państwu dziękuję. To był program Biznes Polska, Samorząd, a ja nazywam się Marcin Bąk.